kochani, słuchajcie, mamy jeszcze troszkę czasu. Zrobimy sobie coś takiego, że weźmiemy, usiądźcie. Weźmiemy sobie, słuchajcie, krzesła, pogadamy, podzielimy się emocjami, jakie my mieliśmy, dobrze? Weźcie krzesła swoje, chodźmy wszyscy na środek, nie musimy jeszcze wychodzić. Usiądźcie sobie, chór. Usiądźcie. I to jest właściwie koniec naszej fabuły, jako że mamy chwilkę. Powiem wam, że nie doceniałem, jak jestem dobrym mistrzem gry i że wycyrkuję dokładnie, żebyśmy mieli 20 minut jeszcze na to. Wojtek, zacznijmy od ciebie, jako jedynego człowieka tej wyprawy. Korciło mnie, żeby pod koniec, wbrew temu, co mam w karcie, też się w coś zamienić. Choćby, żeby zobaczyć, jaką się minę. Jestem w emocjach troszeczkę, bo w tej rozmowie ostatniej z Kobrą przekonała mnie trochę. Miałem wtedy w myśli to, co wyczytałem, bo taki był zamysł w pismach. Dlaczego mnie ukatropiłeś? Bo on powiedział, raptor powiedział, że chcesz wracać na ziemię. I cała te wasze przedziwne formy mimo wszystko wzięły we mnie górę. Czyli i stwierdziłem, że ukatropiłeś mnie przez niego, bo byłem z nim w jednym luku, tak? Tak. Teraz przyszło mi do głowy, ale rozsądek wtedy był nieobecny, że chyba dużo wolniej się poruszał w tej glutowatości, tak. Więc możliwe, że gdybyś ty weszła i wtedy bym powiedział zamknąć grodzie, ale to wymyśliłem teraz. Nie, ale wtedy, tak, cieszę się, że trochę żałujesz, że mnie ukatropiłeś. Tak. Magda, jak ci się podobało? Grałaś po raz pierwszy w RPG. Fajnie jest, będę jeszcze. Będzie recydywa. Zdobyta. Jak, podziel się emocjami. Ja tylko powiem, że to, co się dzieje w RPG, tak bardzo współgra ze światem rzeczywistym, bo ja cały czas na samym końcu ścigałam jednego faceta, próbując się z nim dogadać, a on tylko do mnie strzelał. A ja próbowałam z nim gadać, a on do mnie strzelał, w końcu mnie zabił. Życie potem przyszedł drugi i dobił. I to właśnie. Po prostu tak jest. No. Z mojej strony też trochę jak w życiu. Kobieta, chcąc się dogadać, idzie z kleszczami. Ale kleszcze ja miałam, to miał urodę, ja ci nic nie zrobiłam. Wzyczałam sobie radośnie, miałam nadzieję, że skojarzy jakąś sztukę Maji albo co. Boże, życiowe akcepty Cthulhu. W tej chwili się objawiają dość mocno. No, ja doskonale się bawiłem i powiem szczerze, kłamałem jak z nut od początku, tak. od mojego pierwszego zgonu. Tak. To miałem tylko jedną dodatkową postać, więc musiałem ściemniać, żeby się wiedzieli, że się mnie nie pozbędą. To, co jakby moje najważniejsze zadanie, to było znalezienie sojusznika na tym statku. I myślałem, że mam kapitana i do ostatniej chwili już właściwie myślałem, że okazując zaufanie załodze, odkładając te ładunki, on się będzie pewny, że jestem po jego stronie. Nie byłem od początku. Jedyne, na czym mi zależało, to żeby ta maszyna została i najpewniej zostanie użyta przeciwko ludzkości, więc ściemniałem, ale to mnie zaskoczyło, że nas pozamordowywał na końcu. Myślę, że poszedł na łatwiznę, jakby chciał mieć to z głowy. Cała argumentacja, wrażenie, jaka za tym stoi, jest niewiele warta. Po prostu wywalił nas, zapomniał. Dobrze zrobił. Asia? Ja, że to było takie dosyć z jego strony proste rozwiązanie. Trochę mam ci to za złe. Trzeba było dyskutować. Mogłem was ograć w szachy w drodze powrotnej. Asiu, jak ci się grało? Słuchajcie, dla mnie to jest niesamowite przeżycie, bo ja naprawdę nie wiedziałam kompletnie, czego ja mam się spodziewać tutaj, przyjeżdżając tutaj do tej sali. Trochę mi Michał już robił takiego wprowadzenia w kuchni w Antyradio, rzucając kostką, ale to naprawdę, słuchajcie, wyglądało to... Ten był na zasadzie 6-7 minut prostego wprowadzenia, więc jakby mechanizm Asiu, był nie. Uznany. Asiu, to były 2 minuty. Tak, to były 2 minuty. Naprawdę, to się wydaje, że tak mówiłaś nam w przerwie, nie wiedziałaś, kiedy ci godzina przeleciała, tak, nie? Tak, rzeczywiście leci to absolutnie niesamowicie. Kapitalne jest to, że człowiek nie wie, co się wydarzy. Kapitalne jest to, że ja nie wiem, co on zrobi, co ty zrobisz, że możesz mnie zabić, Łajzo, nie wybaczę ci tego. Czy cały czas mi się wydaje, że mogę wejść z kimś w sojusz, a ten człowiek nie chce wejść ze mną w sojusz i jakby tak naprawdę ciągle nie wiemy, co się będzie działo i jak ta fabuła się potoczy i to jest chyba najpiękniejsze w tym. A w kontekście tego niewybaczania mi, co z moją ręką? Ja cię nie chciałam zabić. Ale dlaczego właściwie mnie zaatakowałaś? Bo chodziło mi o to, miałam taką koncepcję, żeby was wszystkich trochę uziemić, trochę,
i zacząć, kurczę, z wami gadać, żeby dojść do wspólnego jakiegoś ładu, że być może chodzi nam dokładnie o to samo, a jak komuś chodzi nie o to samo, to wtedy dopiero strzelać i ukatrupiać, tak? Więc dlatego ci zawiązałam tą rękę, żebyś ty jej nie lał już tak strasznie, żeby ona zdążyła powiedzieć cokolwiek, wybzyczeć chociaż jakkolwiek. Ja zapomniałam, że ona nie mówi, to było straszne. Myślałam, że można się dogadać. Nie wiedziałam, że jak się zmieni, i żeby w ogóle najpierw ocenić sytuację, bo tak naprawdę to ciężko było ocenić, czy raptor jest dobry, czy zły. Ta, czy on mówi prawdę, czy rzeczywiście ściemnie i za chwilę wszystkich jednak wysadzi. Czy ty z tym swoim bzyczeniem masz złe zamiary, czy dobre, bo to też nie wiadomo. No i jakie są twoje gdzieś koncepcje na to wszystko? Więc moja idea była taka, żeby ci zawiązać rękę, żebyś ty do niej nie strzał, żebyś się nie zabijał, żebyś ty się chwilę zastanowił i że być może by się okazało, że my wszyscy razem dojdziemy do ładu, ale niestety było to za piękne. Znaczy, ja wyszło jak zawsze. No ja miałem taką koncepcję, jakby nie chodzi o to, że nie chciała tam moja postać was pozabijać, bo bardzo chciała od samego początku. Natomiast... Byłeś przekonujący, wiesz, jakby, myślałem, że jednak chcesz nas ocalić. Wiesz, bo uznałem, że jeżeli wysadzę ten cały statek, to przyleci następna ekspedycja, pomijając fakt, że sam bym się zabił w tym drugim ciele, już by nie było do odratowania. Bałem się, że przyleci kolejna ekspedycja. Jak mi się uda was odesłać na Ziemię, to powiecie, żeście nic nie znaleźli. Jest szansa, że moja cywilizacja moich panów dotrze tu szybciej i tą maszynę odbierze. Więc taki był plan. Myślę, że on doszedł do skutku, to znaczy pomijając to, że szybuje w kosmosie, ale zakładam, że to się udało zrobić. Tak. W momencie, kiedy ty obłożony... Przepraszam, proszę. Ja tylko chciałam jedno zapytać. A dlaczego twoja cywilizacja strzela do śmiertelnie rannych? Dobija. Ja jestem tylko niewolnikiem, więc jakby to za się. To ja mam żal. No przepraszam. To już niewiele było co ratować. Byłaś jedynym medykiem na pokładzie, no nie oszukujmy się. Oczywiście, słuchajcie, może się wydawać, że tutaj kapitan był rzeczywiście jedynym człowiekiem. Przyznam, że troszkę mi żal Podolskiego. Że chciałem go zabrać, ale że wcześniej zginął. Ważyłem to. Ja wiem. A tobie o co chodziło? W sensie, co ty chciałeś z tą... Może tak, możecie, słuchajcie, całkowicie zdradzić już teraz, o co chodziło. My byliśmy, należymy do wrogich ras, więc to być może usprawiedliwia mój postrzał przypadkowy. Tak, on mi zniszczył planetę, bo to była moja planeta, na której właśnie ta maszyna była. I to ten dziad mi ją zniszczył. I ja tylko chciałam tą maszynę stamtąd zabrać do swoich, żeby te dziady nas więcej nie niszczyły. Myślałam, że się dogadałam. Czyli jak się przeobrażałaś, bo w tej formie przeobrażonej nie do końca mogłaś się komunikować. Dlatego to nie wiedziałam, że mi zabierze język. Nie myślałam, że dalej pogadam, tylko wiecie, będę trochę egzotycznie wyglądać. To mnie też zmieniło, prawdę mówiąc, bo wydawało mi się, że po przemianie można się porozumiewać dalej. Ty mogłaś. Bo ja mogłam. Szogot nie mógł? Tak. To było tylko takie bzyczenie, że tak ewentualnie pojedyncze słowa, telepatia. Mhm. Niestety, więc każdy był naprawdę kompletnie inną postacią. Wy mieliście bardzo trudną sytuację, bo ja się odsłoniłem jako pierwszy i już mogłem się komunikować jakby po tym fakcie. I jakby próbować tłumaczyć. A jakby trochę was postawiłem pod ścianą i wasze reakcje musiały być gwałtowne i trudne do ocenienia. Desperackie. Byłem pewny, że mam ogromną przewagę, nie? Dopóki kapitan nie nacisnął dźwigni. Ja miałam ogromny dylemat, bo zastanawiałam się, kiedy się ujawnić, kiedy jest ten, i bardzo żałowałam, że tego nie zrobiłam, zanim to się wysadziłeś, bo byłam blisko i chciałam cię uziemić tym właśnie węzłem. I ale co ciekawe, to by na niego w ogóle nie zadziałało. Byś wyciągnęła mu tą rękę, ale on by nawet tego nie poczuł. A bo on jest... On jest taką galaretą. Natomiast jeszcze tak, przed waszym coming outem. A po tej groźbie granatowej, ja chciałem, żebyśmy wyłożyli tę maszynę. Wtedy on wierzyłem, bo ja nie wiedziałem, że ty chcesz zostać z nami. Wyjdziesz, ja myślałem, żeby go zastrzelić tym lejkiem. Tak. A potem wziąć z powrotem maszynę. No na początku żeś planował, mimo tych moich gestów wszystkich. No tak. No bo mój rozkaz był przywieźć maszynę, wiesz, na ziemię. Nie doceniłem. Szubrawstwa? To się nazywa lojalność wobec ludzi, a nie wobec nóżek. Ale z tobą to się chciałam dogadać, wiesz? Ja się zgodziłem szczerze. Ja widziałam to w twoich oczach. Słuchajcie, bo tak naprawdę naturalnymi sojusznikami w tym był kapitan i wężowa kobieta. Tak. Miał mi ten sam cel, tak naprawdę. No, próbowałam mu wytłumaczyć i nawet a my byliśmy bliski. naturalnymi wrogami. Ale ja w to wierzyłem i dlatego byłem taki skisły na koniec, bo wolałem nie brać jego na ziemię, niż ocalić ciebie. Nie wiem, też bym była skisła, jakbym zabijała. Mniejsze zło wybrałeś. Po co ja się pakowałem do tej ładowni, ty mi powiedz? Ja nie wiem, po co ja tam poszedłem. Pozdrowić cię, czy co? Po co? Po prostu, po coś ty się tam pchał do tego? To nie wiem. Ja chyba przegapiłem ten moment, kiedy on uznał, że my tam jesteśmy razem.
Powiem wam, ja już nie chciałem tego mówić w trakcie, nie chciałem psuć troszkę klimatu, ale teraz mogę powiedzieć, bo mamy tak trochę na luzie. Ostatnia scena, kiedy ty się przeobraziłeś w człowieka, gadałeś z wężową kobietą i tak dalej, właściwie o, ty byłeś nagi. Bo raptor był nagi. Ubrań nie formowałeś. Te ubrania tam gdzieś od siebie normalnie byłeś na wyciekły. Tak. Ale już nie chciałem tego mówić. Gołego raptora wywaliłeś w przestrzeń. Znaczy, powiem ci tak, wszyscy byśmy sobie to wyobrażali. To no więc statek, który leci obok, może mieć wesoło. Bo nie wiem, czy w przestrzeni kosmicznej może przybrać swoją prawdziwą formę. No może, no ale to nic. Dla dobra tak, poczucia humoru wolałbym, żeby nie mógł. Posłuchajcie, za chwilkę będziemy kończyli. Mamy niespodziankę dla widzów jeszcze. Mam, oczywiście wszyscy nasi goście VIP otrzymają upominki od naszych sponsorów, firmy QWORSHOP oraz Black Monk Games. Wy także dostaniecie fajne zestawy od sponsorów. Dam wam za chwilkę. Ale jedna osoba wylosowana z widownie tak samo. Wojtek, jako że twoja postać przeżyła, ale twoja też przeżyła, to rzucicie obaj. Wojtku, rzucisz rząd, dobra? Rząd. Ostatni chyba w ostatnim nikogo nie ma. I ten rząd VIP-owski też zignorujmy. Na ilość to jest rzędów. K30, wiesz? To jest K30. Tu jest tyle olejemy te najwyższe. Przesiadajcie się szybko. Proszę państwa, i to będzie rząd numer 7. Rząd 7. Podnosi rękę, to jest rząd 7, dobrze. I numery mamy od 1 do 24 chyba. I proszę bardzo, Remi. Pomiędzy 25 a 30 my przejmujemy tak, numer. Tak. Ja myślałem, że na rząd to rzucamy jutro. Ale... 18. Rząd 7, miejsce 18. Zapraszamy do nas. Ciekawe, w co się przemieni. Chodź, zapraszamy. Gratuluję. No bokiem musisz przejść do nas. Mamy dla ciebie upominki. Zdjęcie raptora w przestrzeni kosmicznej. On był elastyczny, nie ma się czego wstydzić. Gratulacje, to jest dla ciebie. Możesz zrobić rundkę sobie, uścisnąć dłoń. Gratulacje. Wszystkim. Posłuchajcie, my będziemy dostępni do podpisów, a później do zdjęć w górnym foyer, jeżeli ktoś sobie życzy, to zapraszamy, gratulacje jeszcze raz. Proszę państwa, żeby było tak na sam koniec, wszystko jasne, dziękuję wam bardzo serdecznie, w ogóle dziękujemy, prawda? My dziękujemy, wszyscy, dziękujemy. Zechcieliście obejrzeć nas i przyjechać tutaj do nas, więc dzięki wielkie. Bardzo dziękuję sponsorom, przedstawiciele firmy QWORKSHOP są tutaj z nami, pięknie. Zapraszam też do ich stoiska przy wyjściu i firmie Black Monk Games tak samo. Dziękuję patronom medialnym Antyradio, dziękuję bardzo, przedstawicielka nasza, dziękuję. I Jarokowi, dzięki wielkie, Remik, też za patronat medialny. Proszę państwa, i na sam koniec jeszcze raz Heroes Orchestra. Wielkie brawa. I dla nich tutaj. Może świateł więcej. Paweł, pokaż tutaj. Podświetl kur. Proszę państwa, Heroes Orchestra pod batutą Mateusza Alberskiego. Wielkie brawa. Nie dość, że dyrygował, był także między innymi kompozytorem, ale także Krzysztof Ratajski, autorem jest muzyki, i Bartosz Wilk, wielkie brawa. Specjalnie dla nas przygotowali to dzisiaj. Dziękuję także mojej ekipie, Maciej Szepler, pokaż się chociaż pomachaj, Maciek puszczał wszystkie animacje za wami, które nawet odciągały uwagę graczy. Autorem wszystkich animacji 3D był Dawid Bargiel, który siedzi w pierwszym rzędzie. Grafiki, znaczy tak, wszystkie te wasze zdjęcia poprzymieniał Szymon Łopatka, który też jest w pierwszym rzędzie. Wielkie brawa. A składaniem tego wszystkiego w całość zajął się Krzysztof Gawryłek, grafik. Dziękuję bardzo, w pierwszym rzędzie. Za światłami siedział Paweł Remes. Wielkie brawa, Paweł, super robota.
I koordynatorką główną wszystkiego poza mną jest Justyna Nemi Wyglądała, która siedzi też na samym końcu. Wielkie dzięki. Proszę Państwa, dziękujemy, zapraszamy do górnego foyer. Do zobaczenia.